Tańca ognia. Taniec ten wykonywany był w noc kupałową, czyli w noc sobótkową, najkrótszą noc w roku. Wykonywany ten taniec był przez dziewczęta ubrane na biało. Widzimy to teraz w tym korowodzie. Dziewczęta ubrane w piękne białe stroje, przepasane zielonymi przepaskami, zmierzają w stronę ogniska. Znaczenie tego tańca, przepędzenie zła z okolicznych terenów i przemienienie ich w dobre, pełne szczęścia, miłości i zgody. Taniec wyrażał również wdzięczność ludzi za dotychczas otrzymane łaski, a zarazem prośbę o oddalenie klęsk, chorób, głodu, moru, a także dobre urodzaje. Kwiaty rzucane do ogniska będą symbolizowały ofiarę dla bogów jako wyraz przebłagania za popełnione winy, natomiast gałązki, którymi przepasane są młode dziewczyny, będą symbolizowały chęć osiągnięcia pojednania i zgody. Drodzy Państwo, zapraszamy Państwa w stronę naszego ogniska sobótkowego, wszystkich chętnych, którzy chcieliby podziwiać ten piękny taniec ognia. Zapraszam! Dziewczęta już, z tego co widzę, gotowe, więc kapela może rozpoczynać. Najważniejszą częścią tego tańca to jest przesyłanie dobrej energii i proszę nie uciekać, bo dziewczyny przesyłają naprawdę dobrą moc na cały następny rok, a jest to noc świętojańska, noc kupa. Spróbować swoich sił przez skoki przez ognisko. Kto najwyżej przeskoczy lub przeskoczy ognisko? Raz, dwa i... Ten wygrywa w ogóle całą zabawę z tańcem ogniskowym. Jest wybrany. Ja myślę, drodzy Państwo, że kto, ale pani choreograf to pewnie skacze najwyżej. Nie ulegnę prowokacją, nie będę nagabywał do pokazywania.
szukajmy kali. Zespół nam ucieka do dnia, gdzie ma dokonać się egzekucja tego paskudnego taszyska, który jest odpowiedzialny. Nowa Izza. No i jeszcze dołączy, żeby to wszystko tutaj rozstrzygniemy, żeby nam było cały rok następny do sobotki. Szczęśliwy, bogaty. Starają się również tam podeptać. Panowie na zewnątrz koła, panowie na zewnątrz. Brawo! I nazy, i nazy. No nasze Słowianki są wyśmienite dzisiaj, no. Czytam, ta Hania daje oznaki życia. Czy tam się coś dzieje, czy rzeczywiście już nie żywa, ale my ją chyba tam musimy potem wykończyć. Gdzie panowie znowu w duże koło pięknie. A jednak są u nas ludzie do tańca w Sierakowicach, z czego się bardzo cieszę. Zmieścimy się. Dusić tamtą Hanię, dusić. Brawo. No i mocno, klaszczemy. No proszę, nawet krew sapela. No, brawo. Hania, co ty, wielki Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólne odprawienie tego obrzędu. Powiem Państwu szczerze, że uczestniczenie w tego typu tańcach, w tego typu zabawach jest niebywale przyjemne. Co prawda ja kondycję zostawiłem dzisiaj w domu, ale polecam, na przyszłość polecam. To pierwsza z imprez plenerowych, na pewno katolicki zespół pieśni i tańca w Sierakowicach pojawi się na tej scenie nieraz.